Cześć kochani, drugi dzień świąt, za chwilę zbliża się Sylwester. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas, spędzacie czas, bo jeszcze święta trwają. A ja chciałam dzisiaj opowiedzieć Wam trochę, porozmawiać, ponawiać trochę o takim problemie estetycznym, który bardzo często nas gnębi, mianowicie chodzi mi o worki pod oczami. Śmiesznie tak brzmi, worki pod oczami, no ale są takie worki. One pojawiają się z różnych przyczyn i oczywiście niektóre przyczyny są organiczne, przede wszystkim przeróżne choroby, choroby nerek, choroby nadnerczy, choroby tarczycy, choroby serca, różne takie choroby, które trzeba, zanim, jeżeli mamy takie worki, to jeżeli zaczniemy się za to zabierać od innej strony, to dobrze jest te choroby po prostu zobaczyć, na co, czy rzeczywiście jesteśmy chorzy. Druga sprawa, no to wiadomo, człowiek jak się starzeje, no to skóra robi się jednak cieńsza i po prostu te worki się tworzą, ale z drugiej strony są ludzie, którzy worków w późnym wieku nawet nie mają. Mają po prostu cały czas gładką skórę, naprawdę. Więc, a znowu z kolei w młodszym wieku, już około 40, są ludzie tym niestety obdarzeni. I teraz tak. Aha, jeszcze oczywiście jest tak, że ktoś już jest po prostu takim genotypem, no po prostu tak ma, nie? W genach już tak ma zapisane, ale można coś zrobić. Coś można zrobić, jeżeli nie jest się chorym, coś można zrobić, a można zrobić naprawdę dużo, o czym bardzo mało wiemy. I ja wiem, że w sklepach jest mnóstwo takich kremów, maseczek, żeli, serum, wszelkiego rodzaju, jest wszystko, ale naprawdę są jeszcze bardzo proste, naturalne metody, które pomogą nam bardziej, a z kolei jeżeli ich nie zastosujemy, to najdroższe kremy i najdroższe maseczki i najdroższe żele i najdroższe serum nic nie pomoże. I Wam powiem, jakie to są sposoby. Bardzo proste. Pierwsza, najważniejsza sprawa to jest woda. Trzeba pić dużo wody, po prostu trzeba pić dużo wody, bo jeżeli wody nie pijemy, to we krwi krew nie jest, po prostu nie ma we krwi dostatecznie, no jakby to powiedzieć, krew, która w nas płynie, nie ma siły, żeby wypompować z nas, pomóc wypompować z nas toksyny, więc to wszystko nie funkcjonuje i ta woda się zbiera, zbierają się te trucizny i one się uzewnętrzniają przede wszystkim na skórze i właśnie na tych workach, w postaci tych worków pod oczami, bądź też oczu podpuchniętych, ale to już jest jeszcze inna kwestia, chociaż też powiązana, ale skupmy się na tych workach, one wtedy właśnie się pojawiają. Czyli trzeba pić minimum 2 litry wody dziennie, po prostu, bo inaczej nie będziemy funkcjonować. Człowiek się składa z wody 70% i jeżeli wody nie będziemy mieli, to do widzenia, czyst. Druga sprawa to jest sen. Jeżeli my będziemy mało spać, jeżeli nie będziemy dawać swojemu organizmowi wystarczającej ilości snu, no to żebyśmy rano zastosowali właśnie, jak mówię, najdroższe rzeczy, najdroższe kremy, a już w ogóle nie pomoże nam kawa wtedy, to można zapomnieć o tym, dlatego że kawa jeszcze bardziej zatrzymuje to wszystko w ciele i jeszcze bardziej pozbawia w ogóle ciało pierwiastków mineralnych, wypukuje w ogóle magnez. Więc kawa na pewno też nie pomoże. Natomiast sen. Sen jest bardzo ważny. W czasie snu człowiek się regeneruje, regeneruje się skóra, właśnie wydalają się toksyny w czasie snu z nas, także wystarczająca ilość snu, te 7-8 godzin, naprawdę to jest, to musi być. I to jest tak, że jeszcze bardzo ważne jest, że sen jest najważniejszy, najbardziej wartościowy koło przed 23, bo przed 23 obniża się poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu w nas. Ciało się odpręża i łatwiej ciało dochodzi do takiego resetu po prostu. To jest jak gdyby, sen to jest tak jak głodówka, o tak można powiedzieć, jak taki reset, jak komputer doprowadzi się do stanu zerowego, do stanu fabrycznego, czyli sen. Trzecia rzecz jest bardzo ważna, to jest sól. Sól, słuchajcie, jeżeli się nadużywa soli, zawsze ma się prędzej czy później właśnie worki pod oczami i podpuchnięte oczy. A sól jest wszędzie. Dzisiejsze jedzenie jest absolutnie prozapalne i w tym jedzeniu jest mnóstwo soli. Oprócz tego, że są inne rzeczy, to jeszcze jest mnóstwo soli. Więc dobrze jest, kiedy się kupujecie produkty, to sprawdzać, ile jest tam soli po prostu. Dlatego, że właśnie sól zatrzymuje wodę w organizmie i sól powoduje obrzęki i właśnie te worki.
Sól jest oczywiście jako pierwiastek nam bardzo potrzebna, ale niezbędna po prostu do funkcjonowania, ale nie w takiej ilości, w jakiej człowiek ją dzisiaj spożywa. Także lepiej zastąpić sól, na przykład lepiej zastąpić jakimiś ziołami, przyprawami. Jest tak, ja nauczyłam się używać mnóstwo przypraw właśnie takich antyzapalnych, przeróżnych. Paprykę, tymianek, oregano, lubczyk, pietruszkę, no mnóstwo, imbir, kurkumę przede wszystkim. No całe mnóstwo przypraw jest, naprawdę nie potrzeba tyle tej soli używać. Także troszeczkę można użyć troszeczkę naszej polskiej soli kłodawskiej, czy ja popieram polską, znaczy wspieram polskie produkty generalnie i w każdej branży, w każdej dziedzinie, także właśnie sól, nasza szara kłodawska moim zdaniem jest najlepsza, bo ta sól różowa himalajska, to nawet słyszałam, że jest, wyjeżdża z Polski jako sól polska, a wraca jako sól himalajska, trochę podkolorowana, więc po prostu na wszystkim nas się oszukuje, więc dobrze sobie na to zwracać uwagę. I to takie są te trzy takie podstawowe, naturalne sposoby, którymi możemy sobie pomóc, żeby nie mieć worków. Ja Wam powiem, że ja kiedyś popełniałam wszystkie te trzy błędy. Bardzo mało spałam, chodziłam spać koło drugiej, do drugiej siedziałam w internecie i spędzałam czas praktycznie na bzdurach. Bardzo nie piłam dużo, mało piłam. Piłam napoje gazowane, piłam kole, piłam soki z kartonu, które są pełne cukru, piłam tam szprajta, różne rzeczy piłam takie, których nie powinnam pić. Piłam mało wody, no i generalnie też dużo soliłam. I kiedy to wszystko odstawiłam, zmieniłam mój styl życia, tak od razu też to się po prostu poprawiło, bo przedtem miałam takie duże worki, takie podpuchnięte, zawsze podpuchnięte oczy. Ja nawet kupowałam sobie takie środki różne w aptece na to, żeby tę wodę odprowadzać, a tymczasem rozwiązanie jest bardzo, bardzo proste. No, więc te trzy, ale jeszcze są inne, takie czysto kosmetyczne. Bardzo bym Wam polecała, jeżeli mimo tego są te worki, mimo tego, że staramy się żyć właśnie tak jak powiedziałam, a jesteśmy generalnie tak zdrowi, no to chociaż kto to dzisiaj jest tak naprawdę całkiem zdrowy, no ale można robić, jeszcze użyć kilku rzeczy do kremu. Do kremu, który mamy pod oczy, dodać, zmieszać go z fusami od kawy, ponieważ to jest taki dziwny sposób, ale on funkcjonuje, ponieważ kawa ma, jak wiecie, kofeinę i kofeina pobudza bardzo krążenie. No, po kawie wiadomo, tak się czujemy jak o, nie? Więc to samo tak działa na skórę, po prostu ona pobudza mikrokrążenie pod oczami, w tej cienkiej naszej skórze, jaka jest delikatna, i ona po prostu troszeczkę zostawić sobie, zrobić na taką maskę, taką nałożyć grubo po prostu tego kremu z kawą. Oczywiście jeżeli ktoś okaże się, że jest, że go szczypie, że jest uczulony, no to odstawić, ale ja to tak bardzo sobie cenię. Później jest jeszcze bardzo fajna metoda ziemniaka zimnego, ponieważ ziemniak działa taki właśnie na skórę nałożony, działa, ma bardzo silne działanie antyzapalne i on wystarczy plasterek cienki, taki cienki, żeby on można było go tak zginać we wszystkie strony, ten plasterek ziemniaka włożyć do lodówki na jakiś czas i tam na kilka minut i wyjąć go po prostu i położyć na kilka minut na oczy. To jest bardzo fajna metoda, a jeszcze jest inny sposób na łyżeczki. Trzeba dobrze włożyć łyżeczki do zamrażalnika i te łyżeczki po kilku minutach wyjąć, oczywiście nie za długo, bo to i tak sensu nie ma, bo metal nie stanie się bardziej zimny niż był. Włożyć do zamrażalnika, wyjąć, przyłożyć ładnie tak sobie ten na oczka i to też jest super rzecz. No, także te sposoby są bardzo, bardzo fajne. Ziemniaki, kawa i to tak. No, jeżeli znacie jakieś inne sposoby, to chętnie się posłucham, podzielcie się ze mną. Ale te podstawy są, podstawowe sprawy są trzy. Sen, mało soli i dużo wody. Czyli tak,
Mało soli, dużo wody, dużo snu. Nie, dużo to nie znaczy, że macie 10 godzin spać, bo jak się za długo śpi, to też jest niedobrze. 7-8 godzin wystarczy. Także serdecznie Was pozdrawiam. Życzę jeszcze miłego czasu w drugi dzień świąt. No i tego, no. I pozdrawiam Was w ogóle serdecznie. I do zobaczenia. Pa, pa. Kurczę, no, sorry, zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy, bardzo ważnej. Zimna woda. Mówiłam o tym, żeby wodę pić, ale też zimna woda rano. Koreanki, Japonki, które mają piękną skórę, co dzień rano spłukują, opryskują twarz minimum 20 razy po prostu zimną wodą. I ta zimna woda właśnie poprawia bardzo mikrokrążenie i pod oczami też skóra robi się jędrna, natomiast ciepłą wodą jest efekt kompletnie odwrotny, naczynia krwionośne no po prostu no, w ciepłej wodzie wiadomo tak się rozleniwiają i tak dalej, nic dobrego się nie dzieje, także zimna woda zdrowia doda, o tak się mówi, no to teraz na razie pa pa już, pa.